Równo 10 minut po godzinie 8. Państwa i moim gościem jest reżyserka filmowa Anna Jadowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka między innymi filmu Dzikie Róże, który zdobywa nagrody nie tylko na festiwalu w Sztokholmie, ale także rozbił bank z nagrodami na festiwalu w Cottbus, o czym opowiadaliśmy w poranku jakiś czas temu, kiedy to naszym gościem była Marta Nieradkiewicz, odtwórczyni głównej roli w pani nowym filmie. I właśnie Marta Nieradkiewicz powiedziała o takiej komfortowej sytuacji, kiedy to mogła zacząć pracę nad filmem z poczuciem, że to jest scenariusz i rola napisana z myślą o niej. No tak było w rzeczywistości. My się, nie ukrywam, przyjaźnimy, tak? I kiedy ja sama urodziłam dziecko, Marta zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć myśleć nad nowym projektem, żeby coś zacząć przygotowywać i rzeczywiście włożyła w to dużo energii. W związku z tym pomyślałam sobie, że skoro ona poświęciła mi tyle czasu swojego, ja zrobię coś dla niej i napiszę dla niej scenariusz. I tak powstały te dzikie róże. Od pierwszego zdania wiedziałam, że to będzie Marta i nawet bardzo długo, aż do momentu realizacji prawie, dziewczyna, która występowała w scenariuszu, nazywała się Marta. Dopiero na koniec zmieniłam jej imię. Jakie to ma konsekwencje dla pracy nad scenariuszem i filmem, kiedy myśli się o konkretnym aktorze, o konkretnej aktorce, o jej emploi, o jej możliwościach, o jej walorach? To znaczy, rzeczywiście znam Martę i wiem, że ma ogromne możliwości. Nie tylko jest wspaniałą aktorką, a także niesamowitym człowiekiem. W związku z tym jakoś chciałam ją tak dla widza troszeczkę poodkrywać, pokazać jej możliwości, przekroczyć taką granicę bezpiecznego aktorstwa i pokazać to wszystko, co ona ma w sobie prywatnie, czyli taką wielką empatię. Marta miała na przykład na planie niesamowity kontakt z tymi dziećmi, które tam występują. Do tego stopnia mieliśmy tam takiego 2-letniego chłopca, którego grali bliźniacy i ona z nimi po prostu spędzała mnóstwo czasu. Kiedy ją widzieli na planie, kiedy już kamera była włączona, to wyciągali do niej ręce i nie chcieli przebywać z nikim innym, tylko z Martą. Więc jakoś to się tak naturalnie ułożyło. Praca z dziećmi jest szczególna na planie filmowym, jeżeli to mają być odtwórcy, mali odtwórcy roli właśnie dzieci, bo główna bohaterka Ewa, matka dwójki dzieci. Poznajemy ją w momencie, kiedy opuszcza szpital warszawski w dość takich tajemniczych okolicznościach, które w finale się rozwiązują. Wraca do swojej niewielkiej miejscowości, która gdzieś znajduje się w jakimś promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy, tak chyba nie można. Nie mierzyłam tego, no ale blisko, blisko. To jest odległość z jednej strony i czuć tę bliskość dużego miasta, ale jednak świat, który państwo pokazali, jest światem tej części Polski, która zmaga się z bardzo prozaicznymi problemami. Nie ma pracy, w związku z tym rodzina jest rozłączona, mąż pracuje za granicą, przyjeżdża od czasu do czasu i właściwie trudno powiedzieć, co łączy jeszcze tych dwoje ludzi przecież wcale nie tak dojrzałych, nie mających kilkudziesięcioletniego stażu. Myślę, że tak rzeczywiście żyje większość Polaków. Tak, te duże miasta, które są taką wyspą innych zwyczajów, innych zachowań, tam gdzie ludzie rzeczywiście mają pracę i tworzy się coś takiego, co jest nazywane klasą średnią, to w rzeczywistości Polska się zmaga z takimi podstawowymi problemami. Wyobrażam sobie, że macierzyństwo w takiej sytuacji, kiedy nie ma męża, nie ma pieniędzy, nie ma perspektywy na to, że w jakimś takim możliwym do wyobrażenia okresie czasu te problemy się rozwiążą, musi być bardzo trudne i dlatego tak ogromna samotność tej mojej bohaterki. Ona rzeczywiście, tak jak pan powiedział, zaraz po tym, kiedy przestała być nastolatką, stała się mamą. Nigdy nie miała takiego okresu przejściowego, nigdy nie mogła siebie sprawdzić, siebie doświadczyć, poznać, zintegrować własnej osobowości. Od razu wpadła właśnie w taką kliszę rodziny, gdzie kobieta praktycznie spycha wszystkie swoje egzystencjalne problemy, swoje własne potrzeby i jest jedynie, służy jedynie rodzinie tak naprawdę.
z tego powodu główna bohaterka jest w pewnym sensie rozedrgana, samotna, nieszczęśliwa właśnie z tego, że zabrakło tego przejściowego okresu? Tak mi się wydaje troszeczkę, bo to jest taki moment na dojrzewanie. Wydaje mi się, że gdyby ona miała taką rodzinę, która zostawi jej przestrzeń na to, żeby to się stało, to też jest taka możliwość. Natomiast ona zaraz zaszła w ciążę, potem ten mąż wyjechał, została zupełnie sama z problemami, których nie znała. W związku z tym te potrzeby jej takie podstawowe, emocjonalne nie zostały spełnione i dlatego w filmie popełnia takie, a nie inne błędy. Sięga po coś, co teoretycznie nie da jej ukojenia, a jest tylko takim chwilowym zaspokojeniem. Choć z drugiej strony jej sytuacja, patrząc z zewnątrz, może trochę bardziej racjonalnie, nie jest najgorsza. Jest matka, która może być wsparciem w takiej sytuacji. Jest dom w trakcie budowy. Zresztą piękna metafora, czym jest ten dom dla głównych bohaterów. To nie jest sytuacja być albo nie być, egzystować bądź nie. To jest sytuacja wewnętrzna. Tak, ale wydaje mi się, że to jest trudno oceniać. Ja rzeczywiście cenię sobie przede wszystkim te potrzeby emocjonalne. Nie wyobrażam sobie, że można być nieszczęśliwym człowiekiem i wspaniałą matką. Takie rzeczy się nie zdarzają. To wcześniej czy później wybuchnie jakąś wielką bombą atomową. W związku z tym uważam, że to sytuacja mojej bohaterki jest rzeczywiście dramatyczna, dlatego że te jej potrzeby emocjonalne nie są spełnione. I często po spotkaniu z publicznością, po pokazach tego filmu, właśnie doświadczam takiego troszeczkę rozdźwięku, że niektórzy uważają, tak jak pan powiedział, że no cóż, przecież nie miała tak strasznie, ma tą mamę, która może jej pomóc, a druga część publiczności uważa, Boże, co to za matka, przecież ona ją wpędza do grobu. Więc ja jestem po tej drugiej stronie, uważam, że ta matka raczej ją nie supportuje, tylko wpycha ją w kliszę, z której sama wyrosła i uważa, że powinna gdzieś zachować się w jakichś ramach i przyjąć to, co daje jej los i nie sięgać po nic więcej. Ja uważam, że należy sięgać dalej, iść za tym, co w duszy gra i słuchać swojego własnego głosu wewnętrznego. Marta Nieratkiewicz miała niełatwą rolę, bowiem jest ta jej bohaterka prezentowana prawie wyłącznie sauté. To jest taka kobiecość bez tych atrybutów, które wiążą się, no właśnie, powrócę do tego określenia, z wielkomiejską klasą średnią. Jak tutaj pani myślała o tym, żeby przedstawić tę bohaterkę, w jakich sytuacjach ją pokazać i jak? Ja wcześniej zrobiłam zresztą z tą samą operatorką Małgorzatą Szyłak taki dokument, który się nazywał Trzy kobiety. Kręciłyśmy go w Łodzi, w samym centrum, w Śródmieściu. To była obserwacja, przez 2 lata prowadziłyśmy obserwację 3 kobiet, nastolatki, mamy z dziećmi i babci, która mieszka z synem alkoholikiem. I przez zbudowanie portretu tych 3 kobiet chciałam pokazać taki portret jednej kobiety tak naprawdę, jak coś tam przechodzi z generacji na generację. I ta praca mnie bardzo dużo nauczyła, dlatego budując ten scenariusz Dzikich Róż, chciałam troszeczkę odejść od klasycznego scenariusza filmu fabularnego i zbudować tą bohaterkę z takich małych, codziennych rzeczy. Z takich rzeczy, gdzie te dramatyczne sytuacje są gdzieś poza, one są wycięte jakby z tej historii, a życie tak naprawdę nasze, to realistyczne, nie składa się z wielkich zwrotów i upadków, tylko właśnie buduje się przez drobne elementy. I troszeczkę miałam takie dokumentalne podejście do tego, co chciałam w tych Dzikich Różach pokazać. Jednym z aspektów tej dokumentalności jest niemal brak muzyki jakiejkolwiek. To jest opowieść, która się toczy w ciszy. Jest tam muzyka. Zresztą muzykę zrobiła świetna kompozytorka Agnieszka Stulglińska. Jest tam taka muzyka, która nawiązuje do tego tramwaju, który jest na początku i od niej wychodzi. Natomiast na końcu pojawia się muzyka, kiedy już, tak jak ja próbowałam to budować, bohaterka rzeczywiście słyszy swój wewnętrzny głos. Ale wydaje mi się, że ten rodzaj ścieżki dźwiękowej powoduje, że właśnie nie skupiamy się, czy widz nie skupia się na historii, na śledzeniu tego, co się w dialogu wydarza, tylko jest bardziej skupiony na sytuacji, na bohaterach, na atmosferze. Wyłapuje niuanse, będąc mocno skoncentrowanym i związanym z tym, co widzi na ekranie.
Marta Nieradkiewicz w rozmowie w Poranku Dwójki użyła takiego określenia, że panie pracowały przez cały ten film na finałową scenę i zastanawiała się nawet, czy dla widza ta sytuacja Ewy będzie do zniesienia. Sytuacja, którą trzeba wyeksponować, żeby uzasadnić finał. Trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście po projekcjach jest ludzie, którzy do mnie podchodzą, że są poruszeni historią i opowiadają mi swoje przeżycia z własnego życia, co jest zawsze oznaką, że coś tam, jakieś struny ten film w nich poruszył. Jedna pani ostatnio nawet powiedziała mi, że po projekcji natychmiast poszła do domu i powiedziała swojemu mężowi, że go kocha, więc myślę, że to jest jakby największy sukces, jaki można osiągnąć. Że się przekazuje tą dobrą energię dalej w kosmos, mimo tego, że film nie jest stosunkowo wesoły. No właśnie, to jest kolejna historia trudnych relacji w małżeństwie młodych kobiet, bo przypomnijmy film Z miłości. Tam z kolei historia 20-letniej Eweliny i też pierwsze chyba spotkanie z Martą Nieradkiewicz. Tak, tak. I też opowieść o takim nieszczęściu w młodym małżeństwie, próby eksperymentowania, próby jakiegoś wyzwolenia się z okowów, jeżeli to tak można nazwać. Zastanawiam się, czy i w czym pani widzi szczęście i spełnienie takich właśnie młodych bohaterek? Wydaje mi się, tak jak wcześniej powiedziałam, że tylko i wyłącznie we własnej jakby pracy nad samym sobą, że nie jest możliwe, żeby zbudować głęboki, szczęśliwy związek bez tego, co ma się w sobie, tak, bez własnej wiedzy o własnej świadomości, o własnej psychice, że bardzo często kobiety w Polsce tak zawieszają się na związkach, zawieszają się na mężczyznach, jakby nie polegając na samym sobie. Wydaje mi się, że no nie mówię o tym, że trzeba, musimy się edukować, kończyć szkoły, ale na takim podstawowym, małomiasteczkowym poziomie to troszeczkę na tym polega. Ja sama pochodzę z małej miejscowości, jakby głęboko wierzę w to, że jestem tu, gdzie jestem, udało mi się tylko i wyłącznie dzięki temu, że postanowiłam chodzić i studiować różne studia. Natomiast mam rzesze koleżanek, które bardzo zdolne, na niesamowitą wyobraźnią, które gdzieś utknęły w pewnych miejscach. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że rzeczywiście zatrzymujemy się, poświęcamy się bardzo, oddajemy zupełnie rodzinie, nie myśląc zupełnie o sobie. Czy myśli pani w takim razie, że dobrze byłoby stworzyć teraz po tych dwóch filmach pozytywny obraz kobiety, która taką... Ja uważam, że ten obraz jest bardzo pozytywny. Ten w dzikich różach? Tak, tak. Że to jest naprawdę dochodzenie do czegoś, co się wydarza dobrego, tak, w samym sobie, ale nie pytanie, jest to czy taki filmowy, czy taki filmowy ciąg dalszy, może o innej opowieści, zupełnie niezależnej, byłby ciekawy dla pani jako reżyserki? Nie, trudno mi powiedzieć. Ja tego nie kalkuluję, co ja zrobię następnego. Nie mam takiego notesu, gdzie mam zapisane teraz w 2018, co będę robić. Natomiast mam teraz taką przerwę, że teoretycznie piszę jakiś scenariusz, ale czuję, że to jeszcze nie jest to, co chciałabym zrobić. Muszę chwilę odczekać, pomyśleć, bo rzeczywiście te Dzikie Róże robiłam bardzo długo. Bardzo dużo mnie ten film kosztował. Włożyłam tam mnóstwo swojej własnej energii i, że tak powiem, muszę go wyrzucić w kosmos. On musi zacząć żyć i wtedy będę, myślę, mogła pomyśleć o czymś innym. Za państwem dwie premiery, warszawska i krakowska. Film wejdzie na ekrany kin 29 grudnia. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo to kameralna opowieść. Myślę, dotykająca bardzo mocno dla tych, którzy zechcą się otworzyć i obejrzeć historię Ewy, świetnie zagraną przez Martę Nieradkiewicz. To rzeczywiście diament, jeżeli idzie o polskie aktorki. Anna Jadowska była gościem Dwójki. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kin i wesołych świąt dla państwa. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.